Transferowy szał wieczystej Kraków. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni o piłce. Zapraszam Was na kolejne podsumowanie transferowe, natomiast ten odcinek będzie miał bardziej charakter komentarza, być może felietonu, no z pewnością nie będą to suche dane, suche nazwiska i jakieś takie podsumowanie, co Wieczysta robi na rynku transferowym, tylko raczej zadamy sobie pytanie, czy słusznie niektórzy zawodnicy wybierają właśnie ją jako nowego pracodawcę. Z pewnością wielu z Was widziało tego ostatniego newsa Tomasza Wodalczyka z Meczyków, mówiącego m.in. o tym, że Michał Trąbka zamienił ekstraklasową Stal Mielec na Wieczystę Kraków. Żeby to lepiej wybrzmiało, 26-letni pomocnik trafił z ekstraklasy do trzeciej ligi. I ja wiem, że Wieczysta ma duże ambicje, że ten sufit finansowy no właściwie jest tak wysoki jak w niektórych klubach pierwszej ligi. Natomiast na samym końcu mówimy o sportowej jakości. I ja też pokusiłem się o takiego tweeta, być może trochę kontrowersyjnego, być może trochę przesadzonego. Natomiast też chciałem, żeby to dobrze wybrzmiało. Mianowicie, że zawodnicy rezygnują z poważnego grania w piłkę. Mówiłem to na podstawie tego transferu Tomasza Swędrowskiego z Ruchu do Wieczystej. No i właśnie tego transferu, który jeszcze się nie wydarzył, ale jest ponoć na ostatniej prostej, a więc Michała Trąbki ze Stali do Wieczystej Kraków. Na samym początku tego materiału standardowo Was, moi drodzy, zachęcam do subskrypcji kanału, żebyśmy tę społeczność tworzyli jak największą. Od razu też proponuję sprawdzić mojego Instagrama, tam pojawiają się treści takie, powiedziałbym, zakulisowe, a więc rzeczy, które nie pojawiają się na moim głównym kanale. Natomiast przejdźmy może od razu do rzeczy, żebyśmy zostawili sobie ten small talk za nami i od razu rozpoczęli ten transferowy szał. Przede wszystkim myślę, że możemy rozpocząć od tego, żeby zobaczyć, jacy zawodnicy do Wieczystej trafili w tym sezonie, a więc letnie okno transferowe i te transfery zimowe. No i żeby tak chronologicznie przejść do rzeczy, spójrzmy najpierw na lato i na te ruchy Wieczystej na rynku. Przede wszystkim to są transfery, jak w tej chwili widzicie, takich zawodników z drugiej ligi, bo dałem sobie odpowiednie kategorie, a więc piłkarze z drugiej ligi do Wieczystej i później cała reszta, nazwijmy to gwiazdy, nazwijmy to zawodnicy ekstraklasowi. Natomiast jeżeli chodzi o te transfery letnie z drugiej ligi, to jest odpowiednio Paweł Łysiak, a więc pomocnik Kotwicy Kołobrzeg, zawodnik, który z Kotwicą grał oczywiście w lidze drugiej, natomiast walczył o ligę pierwszą. Tam Kotwica przepadła ostatecznie w barażach, natomiast zawodnik, który trzeci poziom rozgrywkowy zamienił na poziom czwarty. Był bardzo blisko ligi pierwszej, z pewnością miał wiele ofert, natomiast postanowił powalczyć na niższym szczeblu rozgrywkowym. Czy to dobrze, czy nie? No z pewnością zadecydowały finanse i to też myślę, że jest temat rzeka, no bo wiadomo, że taka dyskusja, czy pieniądze rządzą piłką, jest z góry skazana na porażkę. Natomiast martwi mnie to, że wielu zawodników, zwłaszcza młodych, niekończących jeszcze kariery, mających przed sobą jeszcze kilka lat grania, traktuje to jako taki, powiedziałbym, taki priorytet, jako kwestię nadrzędną, a niekoniecznie walczy w takich fajnych, powiedziałbym, sportowych realiach. Oczywiście ja to wszystko mówię z zewnątrz, łatwiej mi jest zdecydować i oceniać, natomiast to jest moje zdanie i podejrzewam, jak większość zresztą z Was, obserwatorów, myśli podobnie. Natomiast patrzymy dalej, jeżeli chodzi o te transfery z drugiej ligi do Wieczystej. To jest odpowiednio Przemysław Barkiel, a więc zawodnik rezerw Śląska Wrocław, który oczywiście opuścił tę ekipę na rzecz Wieczystej, a także Michał Fidziukiewicz, Polonia Warszawa, strzelał w Polonii na potęgę, wywalczył z nią awans z drugiej ligi do pierwszej, natomiast postanowił nie grać na zapleczu Ekstraklasy, tylko trafić do Wieczystej. Na samym końcu też mamy innego zawodnika z rezerw ekipy Ekstraklasy, to jest Dawid Pakulski, bardzo młody piłkarz, który zamienił Zagłębie 2 Lubin na Wieczystą Kraków. No te transfery być może na kolana nie powalają. Ja oglądałem dość, powiedziałbym, dokładnie końcówkę drugiej ligi tamtego sezonu i pamiętam doskonale Fidziukiewicza. Wyglądał świetnie. Być może przydałby się Polonii, stworzyłby z Szymonem Kobusińskim duet. Jak by to było, to już się oczywiście nie dowiemy. Natomiast fakt są takie, że postanowił trafić do Wieczystej Kraków. Tam nie bryluje, raczej to Torres jest odpowiedzialny za strzelanie bramek. Taki Hiszpan, który ma za sobą grę w niższych ligach niemieckich, ostatnio Cypr. On jest gwiazdą linii ataku, on jest głównym atakującym. Natomiast spójrzmy na te transfery pozostałe, a więc transfery letnie, jeżeli chodzi o zawodników, którzy trafili z klubów ekstraklasy albo z klubów zagranicznych, bo tutaj mówimy już o prawdziwej plejadzie gwiazd, oczywiście w takich realiach trzecioligowych, no bo ciężko powiedzieć, żeby to byli zawodnicy, którzy podbiliby rynek ekstraklasy, natomiast te nazwiska cały czas, moim zdaniem, elektryzują. To są kolejne, jak w tej chwili widzicie na grafice,
Ante Aralica, zawodnik, który zamienił ligę albańską właśnie na wyczyste, natomiast z takich zawodników, którzy są bardziej rozpoznawalni dla polskiego kibica. Oczywiście Rafał Pietrzak, który spadł z Lechią Gdańsk z Ekstraklasy do pierwszej ligi i postanowił trafić do wyczystej Kraków. Wiadomo, że ta jego przygoda w Lechii i tak by się skończyła, natomiast z pewnością mógłby zasilić któryś z klubów pierwszej ligi, a być może przykładem chociażby Bartkowskiego, jakiś klub z Ekstraklasy. Jest oczywiście Michał Pazdan, były reprezentant Polski, były minister obrony narodowej, który postanowił kontynuować swoją karierę w Krakowie. I tutaj też, muszę powiedzieć, z pewnymi faktami się zgodzę. Oczywiście też nie chcę krytykować każdego zawodnika, a najwięcej chyba takiej negatywnej energii wylało się na Jacka Góralskiego, który zakończył granie w Bundeslidze, odrzucił kilka ofert ekstraklasowych na czele z Wisłą Kraków czy z Górnikiem Zabrze i zdecydował się grać w wieczystej. No i właśnie te przykłady Góralskiego, czy wcześniej wymienionego Pazdana, są dosyć specyficzne. Mówimy o zawodnikach, którzy już zagrali swoje. Pazdan napisał piękną kartę, zwłaszcza w reprezentacji Polski, mecze z Legią, mecze z Jagiellonią i tutaj rzeczywiście ten zawodnik ma prawo, mówiąc wprost, odpocząć. Natomiast na samym końcu mówimy o takich zawodnikach jak chociażby Trąbka, do którego zaraz wrócę, którzy są naprawdę w fajnym sportowym wieku, którzy prezentują fajną sportową jakość, a na samym końcu, no sorry, takie jest moje zdanie, kończą z poważnym graniem w piłkę. Jak już jesteśmy przy tych transferach letnich i przy takich gwiazdach, no to nie sposób nie wspomnieć o Saszy Ziwecu, który grał w Zagłębiu Lubin, grał dość regularnie, natomiast z pewnością jego kariera też w Lubinie dobiegałaby końca. Nie był on faworytem Waldemara Fornalika, to nie jest wielka tajemnica i postanowił właśnie z Lubina przenieść się do Krakowa. Z pozostałych zawodników, no to tak jak widzicie, to jest Krzysztof Knaas-Müllner, to jest były piłkarz Rapidu Wiedeń, no i teraz Austriak gra w wieczystej Kraków. Te nazwiska, no robią wrażenie, bo to są naprawdę duże postaci, zwłaszcza jeżeli spojrzymy sobie na Góralskiego, który całkiem niedawno grał przecież o Mistrzostwa Świata ze Szwecją, był jednym z takich, powiedziałbym, synków w cudzysłowie Czesława Michiewicza. No Michała Pazdana właściwie nikomu przedstawiać się nie trzeba. Rafał Pietrzak też no, miał za sobą epizody w kadrze, mecze z Wisłą czy z Lechią, no i generalnie Ziwecz, a więc tak jeden ze znanych polskich ligowców. Natomiast tych zawodników łączy jedna rzecz, taka podstawowa, kluczowa i dosyć jednak istotna. Są to piłkarze po 30, albo zawodnicy dość wiekowi, więc tutaj możemy ich, mówiąc wprost, rozgrzeszyć, chociaż tak jak powiedziałem, no nie chciałbym specjalnie oceniać wyborów pracodawcy konkretnych piłkarzy, bo wiadomo, że ten zawód no, cechuje się jednak tym, że uprawiasz to kilkanaście właściwie lat, no takiej powiedziałbym dekada, 15 lat to jest góra w większości przypadków, więc trzeba jednak kalkulować, trzeba patrzeć na te realia, zbierać zawczasu, a później schodząc z tej sceny i kończąc takie życie piłkarza, no mieć przed sobą jakiś taki rachunek, ile ty zarobiłeś, ile jesteś w stanie gdzieś oszczędzić w trakcie grania w piłkę, no i jak będą wyglądały dalsze twoje losy. Nie każdy jest rekinem biznesu, nie każdy potrafi sobie zaplanować tę karierę piłkarza już po latach, natomiast no, mnie osobiście boli i cały czas do tego będę wracał. Przykład właśnie wspomnianego wcześniej Trąbki. W tej chwili widzicie grafikę z zawodnikami, którzy trafili tej zimy do wyczystej Kraków, no i mówimy przede wszystkim właśnie o Swędrowskim, o Kasoliku. Ta dwójka szczególnie mnie jakoś nie zabolała, jeżeli chodzi o te transfery, chociaż rzeczywiście no muszę powiedzieć, że transfer Swędrowskiego, który naprawdę no, był wyróżniający się piłkarzem w drużynie niebieskich, no gdzieś mnie to wszystko zabolało, natomiast też trzeba patrzeć z takiej innej perspektywy. No, w Ruch Chorzów zmienił się trener, Janusz Niedźwiedź sprowadził kilku swoich żołnierzy, między innymi Patryka Stępińskiego, też kilka tych transferów do środka pola, no i zwyczajnie dla Swędrowskiego zabrakło miejsca. Trzeba to też zrozumieć, a z drugiej strony no myślę, że Swędrowski mógł gdzieś tutaj wybrać klub typu Motor Lublin, który na przykład wcześniej grał, czy inne drużyny pierwszej ligi, bo jestem przekonany, że tych ofert było kilka, a nie tylko wyczysta, na którą ostatecznie wskazał. Natomiast przykład Trąbki, no to jest też taka znamienna dosyć historia. Pamiętam mecze ŁKS-u w pierwszej lidze, no to wówczas ta gra środka pola była świetna. Mówimy tutaj o wypożyczonym wówczas jeszcze wtedy Mokrzyckim z Wisły Płock, Trąbce i Mateuszu Kowalczyku. Ten ostatni teraz, no chciałbym powiedzieć, że gra w lidze duńskiej, natomiast raczej figuruje na liście płac. Też ma ten chłopak problem, żeby się złapać do pierwszego składu w Rębie. Natomiast fakt są takie, że to naprawdę świetnie funkcjonowało. Miałem wrażenie, że taki Trąbka, który zamienił wówczas pierwszoligowe UKS na ekstraklasową Stal Mielec, oczywiście później Rycerze Wiosny awansowali. Natomiast no, Trąbka nie pokazywał właściwie w Stali specjalnie dużo dobrej jakości. Oczywiście to jest piłkarz, który potrzebuje pewnie czasu, żeby się przystosować do tej gry trenera Kiresia, natomiast cały czas jest to zawodnik młody, z potencjałem, który z pewnością po jednej czy dwóch dobrych rundach mógłby wymienić Stal na dużo lepszy klub. Tak myślałem jeszcze kilka dobrych tygodni temu, czy właściwie kilkanaście godzin temu, kiedy nie widziałem tego tweeta, który, mówiąc wprost, no mnie rozłożył na łopatki, bo jestem mega w szoku, że taki zawodnik wybrał wyczystą Kraków, z uwagi właśnie przede wszystkim na wiek, na potencjał i na możliwy rozwój tego piłkarza, którego już no najpewniej nie zobaczymy w Ekstraklasie.
I to też oczywiście nie jest tak, że zawodnicy, którzy trafiają do wyczystej, nie mogą wrócić do poważnego grania w piłkę. Z pewnością, jeżeli chodzi o taki wyższy poziom, no to raczej myślimy o tym, żeby wyczysta sama awansowała w tej chwili do drugiej ligi. Jak widzicie w tabeli, jest ona liderem i rzeczywiście te wyniki się zgadzają. Ta drużyna Sławomira Peszki naprawdę wygląda świetnie. W odróżnieniu od tamtego sezonu, kiedy być może gdzieś no, ta kadra była, no nie chcę powiedzieć, przehypowana, natomiast na samym końcu te nazwiska nie zrobiły awansu. W tej chwili jest jasny cel, czy właściwie co roku jest jasny cel, jakim jest awans. Teraz wydaje się ten cel blisko. Wyczysta miała kapitalną puentę jesieni, mecze z Karpaty Krosno czy z innymi ekipami, które właściwie drużyna z Krakowa rozbijała w Cuglach, także widać no, dość wyraźnie tę dysproporcję jakości i to też jest fajne, że nie mówimy tylko o dysproporcji na stopie finansowej, ale też na jakości piłkarskiej. Sam Sławomir Peszko mówił zresztą wielokrotnie, że w trzeciej lidze nie zrobi się awansu samymi nazwiskami, samą różnicą sportową, tylko potrzeba tutaj dołożyć charakteru, determinacji, co zresztą te transfery Pazdana czy Góralskiego doskonale potwierdzają. Puentując ten odcinek, ja mam problem z transferem Trąbki. Jeżeli myślicie tak samo, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, dajcie znać, co myślicie, jeżeli chodzi o wyczystą, żeby gdzieś materiał zrobić porządnie i spojrzeć na ten temat, tak powiedziałbym, z takiej strony lepszej, wewnętrznej. Wcielę się w rolę reportera, postaram się uderzyć do wyczystej, zbadać temat przed tym ich zimowym oczywiście obozem, bo na początku lutego wybywają do Turcji. Chciałbym się przyjrzeć, jak pracuje Sławomir Peszko, jak wyglądają te ich, powiedziałbym, plany na rundę wiosenną. Dajcie też znać, czy taki materiał by Wam odpowiadał. Koniecznie też zostawcie na samym końcu subskrypcję kanału, to jest coś, co mnie napędza, to jest to paliwo. Także koniecznie pamiętajcie o tym, też o kciuka w górze. Koniecznie. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.